Głos Wolsztyński powstał z potrzeby serca, z potrzeby działania w wolnej Polsce. Chcieliśmy uczestniczyć w przeobrażeniach rzeczywistości polskiej, przyczynić się do zmian, jakie na ziemi wolsztyńskiej powinny zachodzić. Traktowaliśmy to jako obowiązek wobec ojczyzny. Wybitny człowiek odrodzenia ksiądz Piotr Skarga już wówczas przypominał, kto ojczyźnie służy, sam sobie służy. Głos przedstawiał koncepcję rozwoju turystycznego miasta. Już od początku ogłosił SOS dla środowiska, bo tylko czyste jeziora i lasy mogły gwarantować rozwój turystyki. Głos inspirował władze samorządowe, które w dziedzinie ochrony środowiska współpracowały z pismem. W 1992 roku redakcja ogłosiła konkurs na najpiękniejszy balkon, taras i ogródek. W ramach akcji Podajmy sobie zielone ręce zaapelowaliśmy do miejscowych ogrodników, zachęcając ich do uprawy tanich sadzonek, by jak najwięcej mieszkańców Wolsztyna mogło je kupić i by Wolsztynem zachwycali się mieszkańcy i przyjeżdżający tu goście. W 1990 roku upomnieliśmy się o skansen, by nie uległ dewastacji i zniszczeniu. Do apelu o ratowanie skansenu włączyli się czytelnicy, traktując go jako ochronę naszego dziedzictwa kulturowego. W 1995 roku redaktor naczelna apelowała o ożywienie skansenu, w którym można byłoby urządzić gospodarstwo ekologiczne, organizować festiwale folklorystyczne, a gości podejmować chlebem i miodem. Pierwszymi zagranicznymi gośćmi tak podjętymi byli Norwegowie. Proponowaliśmy odrestaurowanie pałacu, zadbanie o park, wytyczenie ścieżek rowerowych, a także ścieżki rowerowej wokół Jeziora Wolsztyńskiego, a w mieście rozwinięcie małej gastronomii. Opublikowane mapy powstałe po spenetrowaniu brzegów Jeziora Wolsztyńskiego i Berzyńskiego posłużyły do wypunktowania miejsc, które warto zagospodarować. Wśród nich propozycja odtworzenia przystani żeglarskiej nad Jeziorem Berzyńskim, odtworzenie altanek nad Jeziorem Wolsztyńskim, a także uporządkowanie promenady. Proponowaliśmy utworzenie Biura Informacji Turystycznej w oficynie Muzeum Roberta Kocha i urządzenie ogrodu na zapleczu. Także pobliskie łąki miały stanowić zielone płuca Wolsztyna. W 1992 roku architekt Potok przedstawił projekt zagospodarowania ulicy Tylnej i uliczki przylegającej do kościoła Farnego. Upominaliśmy się o odrestaurowanie pałaców w Chorzeminie, Chobienicach i dworku w Kiełpinach. Głos wspierał działania na rzecz powołania szkoły muzycznej w Wolsztynie. Z myślą o współczesności redakcja wydała album o przeszłości. Album Wolsztyn 1895-1939, wydany w 1999 roku, był pierwszym po wojnie wydanym albumem ukazującym życie Wolsztynian przed II wojną światową. Zorganizowaliśmy dla szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych konkurs Savoir-Vivre. Podstawową lekturą dla młodzieży biorącej udział w konkursie była rubryka w Głosie Wolsztyńskim Dobre maniery. Finał konkursu odbył się w czerwcu 2003 roku w herbaciarni w Europie. W Głosie odkrywaliśmy na nowo historię. Apel do rodzin krewnych ofiar NKWD z ziemi wolsztyńskiej zaowocował Wolsztyńską Listą Katyńską. Odkryliśmy historię żołnierza Franka Kaczmarka spoczywającego na wolsztyńskim cmentarzu, który jako nastolatek walczył w Powstaniu Wielkopolskim i w wojnie polsko-bolszewickiej. Wydaliśmy książkę Wolsztyn w przeszłości po śmierci autora Konrada Bednarczyka. Opublikowaliśmy cykl wspomnień okupacyjnych, a także po raz pierwszy wyznania osób dotkniętych przez reżim komunistyczny. Represje dosięgły także młodzież z Wolsztyńskiego Liceum. W 2009 roku ukazały się dwa specjalne wydania Głosu Wolsztyńskiego z okazji 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Redakcja była organizatorem, współorganizatorem wielu akcji charytatywnych. W 1991 roku przeprowadziliśmy wspólną akcję z Komisją Charytatywną Miasta i Gminy Wolsztyn. Dzięki sprzedaży cegiełek Dar Serca finansowe wsparcie otrzymały Domy Dziecka w Wolsztynie i Gościeszynie, Rodzinny Dom Dziecka w Nieboży, a także Dom w Wielkiej Wsi prowadzony przez Siostry Opatrzności Bożej. Prowadziliśmy akcję Nie żyjesz na pustyni, włączając czytelników do ofiarowania na rzecz potrzebujących mebli, sprzętów domowych i ubrań. W 1991 roku rozpoczęliśmy wieloletnią akcję Zaproście nas do stołu. Dzięki niej dzieci z domów dziecka spędziły święta w rodzinach. W Wolsztyńskim Liceum Głos zorganizował koncert charytatywny z udziałem śpiewaka Andrzeja Batora. Dochód z koncertu przeznaczony był na operację kręgosłupa Basi. W 1994 roku redakcja przeprowadziła akcję pomocy dla Ani Frysztyniak z gminy Siedlec, której ratunkiem był przeszczep szpiku kostnego. Redakcja upominała się o ludzi mieszkających w bardzo trudnych warunkach, uwłaczających ich godności.
W 2001 roku na zaproszenie redakcji wakacje w Wolsztynie spędziła grupa dzieci z Białorusi. Howard Jones z Towarzystwa Miłośników Starych Parowozów zaprosił wraz z redakcją Głosu Wolsztyńskiego dzieci specjalnej troski z Wolsztyna i Rakoniewic na przejażdżkę pociągiem, gdzie pojawił się Święty Mikołaj z Anglii. W redakcji Głosu na stażu przebywali także dziennikarze z Białorusi i Kirgistanu. Tatiana Lisaj z Białorusi, która dwukrotnie gościła w redakcji, napisała pracę magisterską pod tytułem Odzwierciedlenie kultury polskiej na podstawie Głosu Wolsztyńskiego. Kupuj co polskie to nasza kilkumiesięczna akcja. Piórem walczyliśmy o pozostanie ośrodka Rudno w gestii gminy Wolsztyn. Proponowaliśmy przeniesienie targowiska i zagospodarowanie tego terenu. Naciskaliśmy na szybsze połączenie Wolsztyna z Poznaniem, domagając się szynobusu. W maju 1995 roku na zaproszenie redakcji Wolsztyn odwiedził znany publicysta Stefan Bratkowski. Spotkał się z władzami miasta, przedsiębiorcami. Rozmawiał na tematy ekonomiczne. W 2001 roku redakcja zorganizowała zjazd dziennikarzy prasy lokalnej z całej Polski. Pokłosiem wizyty były artykuły o naszym mieście i powiecie w różnych gazetach lokalnych w całej Polsce. Przedstawiciele redakcji uczestniczyli w różnych spotkaniach i kongresach w kraju i za granicą, zawsze promując ziemię wolsztyńską. Głos Wolsztyński otrzymał wiele nagród. Najważniejszą z nich to tytuł Gazety Dziesięciolecia w 2000 roku wręczony przez premiera Jerzego Buzka. Zdobycie tytułów Zasłużony dla Ziemi Wolsztyńskiej i Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz trzykrotne zdobycie Złotego Buzdygana w konkursie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To zdjęcie redaktor naczelnej, która powołała Głos Wolsztyński. Od czasu do czasu zakuwa się w dyby, aby z powodu nagród nie popaść w zarozumiałość i pychę.